Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie z Tarnowa Podgórnego, z siedziby firmy Korbanek. Nazywam się Damian Łączny. Chciałbym Państwu przedstawić kombajn zbożowy Rossel Marsh RSM-161. Kombajn ten wyposażony jest w header 7 lub 9 metrów, w zależności od zapotrzebowania. Header wyposażony jest w świetnie znany, wydajny system cięcia firmy Schumacher oraz elektrohydrauliczne poziomowanie przyrządu. Nagarniacz w tym kombajnie napędzany jest hydraulicznie, dzięki czemu mamy tutaj też możliwość pracy z automatyką nagarniacza. Na wyposażeniu kombajnu znajdziemy multizłącze, tak aby za jednym podpięciem szybko podpiąć sobie przewody hydrauliczne. Kombajn wyposażony jest w rewers hydrauliczny i tutaj, tak jak widzimy, dzięki tej śrubie możemy regulować kąt natarcia przyrządu żniwnego, ponieważ ramka, do której podczepiamy przyrząd żniwny, jest wychylna, więc możemy zmienić kąt natarcia listwy tnącej. RSM-161 wyposażony jest w układ musący Tetra procesor. Układ ten składa się z bębna musącego o średnicy 800 mm, odrzutnika, bębna separującego o średnicy 750 mm wyposażonego w klepisko z regulacją szczeliny klepiska oraz kolejny odrzutnik. Co charakteryzuje właśnie ten układ, to wspomniana regulacja szczeliny klepiska. W prosty sposób z kabiny operatora możemy zmienić szczelinę klepiska pod bębnem separatora. Układ ten wyposażony jest w niezależny system domłotów, nie do macania, nie do młotów. Materiał transportowany jest przenośnikiem ślimakowym, dalej przenośnikiem łańcuchowo-łopatkowym do tutaj tego systemu domacania, który jest wyposażony w rotor z trzema wychylnymi łopatkami i tutaj właśnie trafia niedomłocony materiał. Kombajn RSM-161 wyposażony jest w sita o powierzchni 7,1 m2. Sita możemy regulować w prosty sposób z kabiny operatora elektrycznie, a także na zewnątrz kombajnu mamy przygotowane przełączniki, tak aby również w prosty sposób po wyjściu z kombajnu przeregulować otwarcie sit. Na wyposażeniu znajdziemy również rozrzutnik plew, który napędzany jest hydraulicznie. Na wyposażeniu RSM-a mamy również rozdrabniacz słomy, tak aby w zależności do zapotrzebowania móc słomę rozdrabniać lub układać w pokos. Tak aby ułatwić zebranie słomy, kombajn wyposażony jest w zwężacz pokosu, aby w zależności od posiadanej prasy w łatwy sposób zebrać słomę z pokosu. RSM-161 wyposażony jest w silnik Cummins o mocy 380 koni mechanicznych. Tak jak widzimy, silnik osłonięty jest osłoną, aby ochronić go przed wilgocią i kurzem. Mamy tutaj bardzo dobry dostęp do elementów obsługowych. Tak jak widzimy, w łatwy sposób sprawdzimy poziom oleju silnikowego. Dostaniemy się tutaj też w łatwy sposób do filtra powietrza. W łatwy sposób też sprawdzimy poziom oleju hydraulicznego. Codzienną obsługę ułatwia nam wyposażenie kombajnu w sprężarkę powietrza. Wokół kombajnu rozmieszczone są złącza pneumatyczne, tak aby w łatwy sposób podpiąć przewód wraz z dyszą w celu wydmuchania kombajnu z zanieczyszczeń po całym dniu pracy. RSM-161 wyposażony jest w zbiornik ziarna o pojemności 10 500 litrów, a prędkość rozładunku to 115 litrów na sekundę. Pokrywy zbiornika otwierane są za pomocą przycisku z kabiny operatora. Kabina RSM-a, tak jak widzimy, bardzo przestronna, ergonomiczna. Znajdziemy w niej bardzo dużo miejsca. Także każdy w zależności od wzrostu jest w stanie tutaj sobie dopasować pozycję za kierownicą. Wyposażona jest fotel dla instruktora, regulowaną kolumnę kierownicy.
klimatyzację. Joystick umieszczony jest na podłokietniku, który jest zintegrowany z fotelem operatora, a terminal jest tutaj 10-calowy, dotykowy, kolorowy, bardzo intuicyjny w obsłudze. Tutaj z boku na podłokietniku znajdziemy przyciski, dzięki którym obsługujemy pracę kombajnu, oraz joystick, którym zmieniamy kierunek i prędkość jazdy, oraz obsługujemy przyrząd żniwny oraz automatykę cięcia.